W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Boga Ojca, dzień ósmy. Słowo Boże na dzisiejszy dzień. Z Ewangelii świętego Marka, rozdział 9, wersety 33 do 37. Tak przyszli do Kafarnał. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, nie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Przesłanie Boga Ojca. Mój krok dopasowuje zawsze do kroków moich dzieci. Chociaż moje drogi są inne. Nawet ci, co nie chodzą ścieżką przeze mnie nakreśloną, nie będą pozostawieni sami sobie. To nie powstrzymuje mnie przed byciem blisko nich mimo wszystko. Przynajmniej małe znaki wciąż przypominają mi o mojej obecności na ścieżkach tych zabłąkanych, którzy zagubili drogę. Nieraz uciekają i są już bardzo daleko, ale moja łaska odnajduje ich na nowo i przyprowadza ich z powrotem. Walczę o nich w moim Synu Jezusie, w Maryi, która jest Matką wszystkich i przez tych, którzy uczestniczą już w mojej chwale przez świętych. Walczę o nich także przez tych, którzy są powołani na ziemi, aby być pasterzami i żywym obrazem Ojca Miłości, a także przez tych, którzy w szczególny sposób należą do mnie poprzez życie konsekrowane. Ja sam działam przez nich i daję im wszystko, aby byli zdolni podnieść i przyprowadzić z powrotem tych, którzy zbłądzili. Życie moich wybranych jest w każdym razie, powinno zawsze być życiem dla innych. Ja jestem Bogiem życia. Jak matka, która daje życie, dlatego moich wybranych ratuje. Podnoszę i daję życie, wydając siebie miłości do samego końca. Ja uprzedzam was, zanim dotrzecie tam, gdzie zamierzacie pójść. Już tam czekam, zanim wy się tam znajdziecie. Moja łaska jest przy was. Nawet jeśli wszystkimi krokami kieruje tylko ludzkie myślenie. Jeśli tylko otworzycie swoje serca, wówczas ja przygotuję odpowiednie warunki, aby działać i współdziałać z tymi, którzy mnie do tego zapraszają. Często sami sprawiacie, że stajecie się niedostępni, gdy próbujecie pomagać, szukając tego, co wydaje się wam efektywne i atrakcyjne. A ja działam w prosty, ale skuteczny sposób. Moja miłość nie zna żadnego braku. Wystarczy jedna myśl, zaufanie i oddanie. Potrzebuję od was tylko otwartego i ufnego serca, a resztę ja sam będę się zawsze troszczył. Do przemyślenia. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, także te, które już bardzo się od Niego oddaliły. Jego nieskończone miłosierdzie chce wszystkich ocalić i przyprowadzić do domu Ojca. Ten, kto przyjmuje dziecko Boże do swojego serca i domu, niezależnie od wieku i od tego, w jakiej potrzebie się znajduje, przyjmuje samego Boga, Ojca wszystkich. Bóg nie tylko czeka. On walczy o powrót swoich dzieci. Pozwala on uczestniczyć w ratowaniu ludzi
szczególnie przez Maryję, ale zaprasza do tego także wszystkich świętych, pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wszystkich tych, którzy biorą udział w tęsknocie Ojca Przedwiecznego. Bóg chce z nami współpracować, z nami kochać i z nami ratować. On zamieszkał w naszych sercach już przez chrzest i chce być tam coraz bardziej u siebie przez to, że będziemy zapraszać Go do siebie coraz bardziej świadomie i coraz częściej. Zawsze jesteśmy zaproszeni do Niego w naszych sercach. On chce planować i pracować z nami dla zbawienia wszystkich. Nie musimy bać się współpracy z Bogiem. Jego miłość w nas sprawi, że będziemy twórczy i płodni. On sam uzupełnia nasze braki, a my możemy mieć udział w Jego zdolnościach. Z Bogiem nigdy nie będzie nam nudno. Litania do Boga Ojca. Abba, kochany Ojcze, który jesteś w niebie, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który z miłości nas stworzyłeś i powołałeś do życia, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś zawsze blisko, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś początkiem i końcem, celem wszystkich stworzeń, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który nigdy się nie mylisz, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, wszystko, cokolwiek nam dajesz, jest dobrem i pięknym. Przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, którego spojrzenie nigdy się od nas nie odwraca i nigdy się na nas nie zamyka, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który czekasz na nas i pragniesz zabrać nas do siebie, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś bliski każdemu, kto Cię wzywa, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który przez Maryję zrodziłeś swojego Syna Jezusa, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa dla naszego odkupienia, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który działasz w Duchu Świętym w całym Kościele, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który posyłasz nam miłość przez Ducha Świętego, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który działasz we wszystkich aniołach i świętych, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który w całym świecie objawiasz nam swoją wszechmoc i potęgę, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś święty i pełen miłosierdzia, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś prawdą i sprawiedliwością, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który jesteś odwieczną mądrością, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, dzięki Tobie odkrywamy w sercu Twoje pragnienia. Przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który w swojej opatrzności nas prowadzisz, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, który przez tryumf niepokalanego serca Maryi pragniesz odnowić naszą relację do Ciebie, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, którego obraz nosimy w sobie, przyjm naszą miłość i uwielbienie. Abba, kochany Ojcze, Tobie chcemy oddać nasze życie. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, chcemy w pełni należeć do Ciebie.
prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy byli coraz bardziej czystym strumieniem Twojej miłości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nigdy nie lekceważyli Twoich poruszeń i natchnień. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nigdy nie marnowali okazji do miłości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy coraz bardziej zapominali o sobie i oddali się całkowicie Tobie. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, aby już nie było w nas naszej woli, lecz aby we wszystkim Twoja wola się wypełniała. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy nie mówili o tym, co złe, i usuwali wszelkie zło i smutek z naszych myśli i z naszego życia. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy coraz bardziej zdobywali pokorę, mądrość i czystość. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, aby nigdy nie osłabła w nas gorliwość w ratowaniu dusz. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy zawsze byli narzędziami Twojego pokoju i radości. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy z miłością przyjmowali każdy krzyż, cierpienie albo okazję do ofiary. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy bez lęku byli gotowi dać się przybić i umrzeć. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy pragnęli świętości i osiągnęli ją dla Twojej chwały. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Abba, kochany Ojcze, abyśmy zawsze szukali Ciebie w Twojej woli i znaleźli schronienie w Twoim sercu. Prosimy Cię, udziel nam tej łaski. Boże Ojcze, usłysz nas. Boże Ojcze, wysłuchaj nas. Boże Ojcze, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Ukochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez Niego objawiłeś nam Twoje ojcowskie serce. Przez Niego i z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie jako Twoje ufne dzieci. Amen. Nasz Ojciec w niebie, nasz kochany Tatuś, zaprasza nas, by nas obdarować. Mówi do nas: oddaj mi swoje stopy, aby kroczyły tylko drogą mojej woli. Mówi do nas: oddaj mi swoje myśli, aby nie raniły Ciebie tak, jak mnie zraniła korona cierniowa mojego Syna. Mówi do nas: oddaj mi swoje ręce, aby spełniły już tylko dzieła miłosierdzia. Mówi do nas: oddaj mi swoje serce i bądź w pełni tylko miłością. Mówi do nas: wybaczaj zawsze z radością i bądź wdzięczny, gdy znowu będziesz miał do tego okazję. Mówi do nas radością, która wypływa z ukrzyżowanej miłości, jest Duch Święty. Tą radością wysławiajcie moją miłość. Ta radość wytryska z mojego tronu. W znaku nowego przymierza rozbłyska nad wami mocą krwi Chrystusa, która przelana będzie przez wasze rany. Tato, dziękujemy Ci za te Twoje zaproszenie. Prosimy, daj nam łaskę, byśmy umieli je przyjąć. Módlmy się.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.